Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj oczywiście kolejny dzień na Palionowie. Kolejny niekorzystny dzień, widzowie, ponieważ dalej mamy skradzione zielone. Dalej nie wiadomo gdzie podziały się wszystkie nasze pieniądze i strasznie mi się to nie podoba. Nie wiem, zobaczymy jak ta moja pułapka, że tak powiem, zadziałała. Czy w ogóle złapała jakiegoś złodzieja, czy nie. Zaraz się oczywiście o tym wszystkim przekonamy. Ja też chciałbym pokazać tą całą pułapkę Palionowi i zobaczymy jak on na nią zareaguje. No bo on jeszcze nie wie o tym, że zrobiłem pułapkę na złodzieja. A może ktoś się to złapał, a może już złodziej jest nawet złapany. Zanim jednak to wszystko zaczniemy pokazywać wam, zanim ja wam to zacznę pokazywać, koniecznie łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Filmy codziennie o godzinie 19:19. Zapraszam na kanał vlogowy, tam również filmy się pojawiają, więc serdecznie was tam zapraszam. Dobra, uwaga, lecimy tutaj przez ten tunel. Lecimy do Pawła, muszę z nim sobie pogadać, bo sytuacja nie jest kolorowa, widzowie. Jeszcze zanim to szybko zobaczę, czy przypadkiem ktoś czegoś nie kupił tutaj na moim straganach, na moich straganach, i zobaczymy, czy jest tutaj, że tak powiem, pieniądz jakiś wiszący. Może tutaj coś będzie. Tutaj do Emilii nic nie kupili. Tutaj nic, no widzicie, biznes hula jak szalony. Ale co się dziwić, skoro ktoś ukradł zielone. No i teraz nie ma nawet czym kupować, więc jest niekorzystnie. No ale tu są fajerwerki, widzowie, dodałem to. Nie wiem, czy wam to pokazywałem, chyba pokazywałem. Tak mi się wydaje, że pokazywałem, już mi się myli, co pokazywałem, a co nie. Dobra, lecimy do Pawła. On gdzieś tam u siebie pewnie na chacie będzie. Ja mu pokażę szybko tą... O, jest tam na górze, jest. Uwaga, zlądujemy. O, drzwi otwarte. To prawie jakbym został zaproszony. Halo, halo! O kurczę, przepraszam. Witam, Pawle. Jak życie? Siema, no siema. Chodź, muszę ci coś pokazać, bo jest zła sytuacja, no siema, wiesz? No siema, bo patrz, widzisz tutaj to? Co jest? Ktoś ukradł, nie? I no tak, ja no zrobiłem pułapkę. Chodź, pokażę ci pułapkę, bo nie wytrzymam, jak ci tego nie pokażę. Zobaczymy, gdzie, czy sam na by kogo? Się... No, na złodzieja, zielonych. Oczywiście, okay, że tak. Patrz, tutaj kopalnia jest nieaktywna i tutaj patrz. Patrz, widzisz tam, co tam jest? Co? Teraz może zabierz to. Zabierz. Czemu to tu jest? Widzisz? Kurde, jesteś złodziejem. No, widzisz, to jest tutaj mocne, potężny mechanizm. Jak teraz, czekaj. Jak stąd wyjść? Nie mam zielonego pojęcia. Czekaj, o właśnie, Fireverą możesz wyjść, no. Ale możesz, o kurczę, Steve tutaj się kręci. Co ty tu robisz, Steve? Halo? Boris, ja mam nowa information. Jaki masz? Paweł, jakie information mam? Nie da się wylecieć! To jest czekaj, wodę ci wyleję. Cedric, co ty mu robisz? Nic mu nie robię, ja mu pokazywałem pułapkę na złodzieja. Czekaj, idę po wiadro. Masz jakieś wiadro u siebie? Potrzebuję stąd wyjść. Ja mam chyba, czekaj. Masz wiadro? O kurde, i tam tekstów było. Wiesz, ja mam wszystko. To dawaj, Steve, mu wylej tam, żeby wyszedł sobie. No. Dobra. Siema! Tylko Steve, ty nie powinieneś tego widzieć. Steve, odwróć się, popatrz w tamtą stronę. Oh my god, no. Daj mi to zielone. Zielone? Czy jakie zielone? Co ty cicho, mówisz? Cicho, cicho, nic, zatkaj uszy, ej. Zatkaj uszy. Daj mi. Nie, bo ja mam information do czekaj, was. Zaraz, czekaj. Ja muszę... Tu, z tą wodę zabierz. Daj mi. A to Steve ma tego. Czekaj, dobra, Steve najpierw to weźmie. Steve, zabierz, gdzie ty jesteś? Steve, zabierz tą wodę. Weź wodę, Steve. I on jest kwadratowy w tych swoich ruchach. Włóż tam to, o, no, jest git. Dobrze, Steve, jaka dobra informacja? Information jest taka, że po prostu ja wiem, kto ukradł zielony. O! Co? To dobrze, tylko, że powiem tak, no jednemu z was... Możliwe, aczkolwiek jednemu z was ta informacja się nie spodoba. Co? Nie spodoba wam się ta informacja. No dobra. No możecie tutaj... To... Możecie tutaj być obsrani w portki, ale dowiedz się za moment, kto z was jest złodziejem. Że my? No, nie, to jest... Nie, to jest... No bez... jest man. Dobra, osądzasz taki, nie, no nie, bez jaj. No stary, jak ja spałem od dwóch dni krążymy, przeszukiwaliśmy wszystkie domy, żeby zobaczyć, kto ukradł zielone. Tak swoją drogą, to w twojej chacie znaleźliśmy zielone. I ty teraz tu przychodzisz i... To nie jest w ogóle prawda, ale słuchajcie mnie. Lećcie za mną i ja wam pokażę, kto to... No dobra, dobra, no to dawaj, pokaż dowody w takim razie. Okej. Tutaj za górami i za lasami to jest. Okej, dobrze, no to lecimy w takim razie. Za górami i za lasami. To nie tutaj, to mi się pokręciło. Ty masz, naprawdę, ty jesteś udany. No to kto to ukradł w końcu? Ty coś kombinujesz, Ja ci mówił, nie będę kto to zrobił. Dobra, on nie ci do Yetiego, Dobra, no, w takim razie, czyli dobrze podejrzewaliśmy, że Yeti. Będzie słowa, lecz czyny. Co ty robisz? Dobra, no.
Okej, czyli to jest ktoś, kto ma dom na osiedlu moim. No dobra. Kurczę, szkoda, no, że pod moim nosem takie rzeczy. No dobra. No, który dom? Który dom? Wylądujcie tutaj. No to jest twój! I teraz, zanim wam powiem, który... Nie no, zamknij się. Pas, zanim wam powiem, co tak agresywnie? To zgadnijcie, który to może być dom. No twój. Dawaj. Teraz jak tu stoimy? No nie wiem, no w sensie... No na pewno, jak myślisz, twój panie? Albo je, a nie, ty, tylko tu nie ma domu. Nie, no tu jest jeszcze dom Dave'a i Milki. Ty chcesz się przyznać po prostu. Właśnie, wstydzisz się, głupio jest. Co powiesz, ci głupi i upadniesz na głowę? Nie, to nie ja. Dobra, no to kto? Możesz teraz być obstrany, bo to jest twój dom. Co? A nie mój. Zapraszam cię. To jest nieprawda, dobra. Dobra, no co kombinujesz? Proszę bardzo. Jaki dowód? Jaki dowód? Proszę, pokazać dowód. Dowód będzie taki, że zaraz zobaczysz. No, dawaj, dawaj. Zapraszam. Dawaj, no właśnie. Do stołu. Zielone skrzynce, tutaj. Tu? Co jest? Ej, nie... Ile? Nie, to nie ja to dodałem! Ej, dobra, no to nie ja przyjmuję! Proszę to zabrać, proszę to zabrać! To jest więcej o wiele niż miał ten... Ale proszę to zabrać i to nie jest moje, ja tego tutaj nie przyniosłem, tutaj tego nie było. Steve, co ty kombinujesz? Proszę to... Zabierz to! Zabierzcie to, to nie jest moje! Ja tego nie ukradłem! Cztery staki... No to nieźle mi tu dokładacie. Jeszcze mnie, więcej mnie tutaj wrobcie, że jeszcze poukradałem wam jakieś inne frame'y. Nie, no naprawdę. Nie, no ej, weźcie, nie rób sobie jaj, Steve. Zabierz to, zabierzcie to, to nie jest moje. Paweł, jesteś burmistrzem, proszę to skonfiskować. To nie jest moje, ktoś mnie tu wrabia. To ja tego też nie dałem. Ja nie mam nic przeciwko, ja mogę to zabrać. Jak ktoś cię wrabia? To Steve powiedział, że go ktoś wrobił, teraz ty mówisz, że ktoś cię wrobił? No ale ja, ale no, Paweł, no przecież szukaliśmy razem, kto ma zielone. No przecież... Nie, no nie zabrałbym ja, no. Przecież znaleźliśmy u Steve'a i znaleźliśmy u Yetiego. Nie, ja nie wiem, komu wierzyć teraz. Ej, no, nie, kto mi taką akcję robi krzywą? Tylko, że Steve miał chyba nawet nie jednego staka, ty masz cztery. No, no wiem, ale... Ale ja... Ale... Wielkie liczby. Ale przecież że to nawet nie jest... Sandwich. No. No nie przyznam się, bo to nie moje jest. No, sandwich. Co to ma być? Czemu? Mam nowe przezwisko, była Buares Sandwich. No niesamowite, no nie, to nie, no przysięgam, że to nie moje. No nie wiem, kto to mi tutaj dał. Ale to podejrzane jest, że Steve wiedział, że tutaj jest coś takiego. Nie no, podniewałem się, ale dobra, to jak myślisz, kto mógł cię wyrobić? No, szczerze ty. To... Ja? Ale czemu no, ja? Oh no bo ty to wiesz, to... że to tutaj jest. Ja, ale ja... mnie też wyrobiali, właśnie, no przecież ja... kto chodzi do... magazynu do kogoś. No bo ja chciałem ten się uchronić. Poza tym zobacz, wszystkie inne skrzynki są puste, założę się. Jak to? No bo to ktoś tutaj ukrył, no. No dobra, bo była w tym, ale przełożyłem to z tej, żeby to nie było tak w ten. No, żeby aha, przełożyłeś to, no. Co? Tutaj. Dobra, Steve, ty. No, przełożyłem. Oh my god. Ale to nie jest tak, że to ja zrobiłem. Jesteś, proszę, zabraliście te zielone, żeby nie było na mnie, że ja tutaj dalej. Proszę to zabrać. Ja zabieram, dobra. Proszę to zabrać. Proszę to zabrać, skonfiskować do banku, to zanieść gdzieś jakiegoś... No ty? Ale oddaj! No co? Oddaj to burmistrzowi. Cztery staki tam były. Dobra, trzymaj, to palę. Dobra, no, Steve, ty mnie to... tutaj... Nie, to jest podejrzane. To na pewno jesteście, to jest twój dom i to bez powodu te zielone tutaj by się nie znalazły, więc... Ja uważam, że to ty jesteś ten bandytą i powinien zostać zamknięty w pacie tak jak my. Zwiedli. Ale i... kto został zamknięty? Nikt nie został jeszcze zamknięty za to. Dobra, panowie, wy się kłóćcie, ja już nie mam siły nikomu... No ale Paweł... Ufam. Ja zaraz nie będę nikomu ufał na palionowy, ale to nie ja, to nie moje zielone, jak nie ukradłem. Porozmawiajcie sobie, chłopaki, porozmawiajcie sobie. Nie, jesteś takim śmiesiem. Ja to nie podoba. Dlaczego? Ale... Dobra, może nie. Spakuj się, opuść ten dom. Zabiodłem się na sandwichu. No ale nie, no wrabiasz mnie. Wrabiasz mnie tutaj... Co mam tu nie mieszkać? Co, wyrzucasz mnie? No nie, no nie wyrzucam cię, ale weź, przyznaj się, że to ty to tam podłożyłeś. Zapłaciłem z tym tam grubą myślałem. Przyznaj się, że to ty to mi tam podłożyłeś. Nie, to nie ja i to byłeś ty. To nie jest moje, no... A, dobra. Dobra, widzowie, dla mnie to przerasta, mi się nie podoba takie rzeczy. Ktoś mnie wrabia tutaj w jakieś przestępstwo, że ja niby ukradłem zielone, no doskonale wiecie, widzowie, że to nie ja. Ktoś ukradł też moje, tu, że ktoś mi nie, ten syf to był błąd w ogóle budować coś takiego, że ktoś mnie, jeszcze tu mi zostawili taki syf. Ja nie wiem, nie wytrzymam. No nic, widzowie, kończę ten odcinek. Smutny kończę ten odcinek, bo ktoś mnie wrabia tutaj w jakieś krzywe akcje, mnie się to nie podoba. No i tyle. Dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. Widzimy się jutro, mam nadzieję, że ktoś się przyzna w końcu i że nie będzie mnie tutaj nikt wrabiać w jakieś grube przestępstwa. Pozdrawiam, elo.